Hej, cześć, witam was wszystkich. Rozpoczynamy nową serię na moim kanale. Jest to seria z gry Heroes 4. Przez wielu uważana za najgorszą część serii całych Heroesów. Choć osobiście muszę powiedzieć, że ja tą grę całkiem lubię. Oczywiście nie tak jak część trzecią, bo według mnie jednak ona jest najlepsza. Ale po prostu według mnie czwórka nie jest taka zła. Odbiega ona wprawdzie pod wieloma względami od standardów z trzeciej części, ale daje też nam coś nowego, daje nowe możliwości. I na pewno myślę, że niektórym się może ta gra spodobać. Nie będziemy tutaj grać kampanii. Tak jak w trzeciej części, tutaj wybiorę sobie jakąś zwykłą mapę pojedynczą i będziemy sobie przechodzić. W tą część akurat grałem dużo, dużo mniej niż w trójkę, więc tą grę znam jeszcze mniej, albo właściwie bardzo mało. Więc w sumie razem z wami będę się uczył jednocześnie, co tu najlepiej robić, o co tu chodzi i tak dalej. To zaczynajmy pomału. Weźmy sobie nową grę. Właśnie, są różne kampanie, bo od razu tutaj chyba są dodatki już zainstalowane. Ale my sobie weźmiemy scenariusze. I teraz. Właśnie, tu są opisy. To jest chyba rozmiar mapy, że średnia, duża. Coś takiego tu jest. To jest, że ile graczy chyba jest, tak? Tak. Dobra. Ja tu się też jeszcze gubię. Weźmy sobie może jakąś taką małą mapkę na początek. Bo BD to chyba bardzo dużo jest. Średnia. Mała, ale tu jest czterech wrogów. Ja bym sobie wziął jakąś taką małą mapkę z jednym przeciwnikiem. Aha, dobra, bo tu coraz mniej tych graczy jest, okej. I to w ogóle jest poziom chyba, jak ja, tak? To im wyższy ten hełmik, tym trudniejsza mapa. Dobra. Tu jest niby taka najłatwiejsza mapka. W sensie poziom trudności najłatwiejszy. Opowieść o dwóch wrogach. Opis mapy. Dwa miasta na tym niewielkim półwyspie od wieków pozostają w stanie wojny. Czy jako nowy władca południowej krainy spróbujesz wreszcie ostatecznie zmiażdżyć rywala z północy? Możemy sobie na początek spróbować tą mapę. Tak, żeby w ogóle ogarnąć i sobie przypomnieć, bo ja grałem w to już jakiś czas temu, ale tak jak mówię, bardzo mało. Opowieść o dwóch wrogach. Co tu w ogóle jest celem? Właśnie. Ja się nie rozumiem dokładnie. Szczegóły, zobaczmy. Aha. Dobra, ważne. Zobaczymy potem, jak już wejdziemy do gry. Zobaczymy, o co tu będzie chodziło. Dobra, to weźmy sobie tą opowieść o dwóch wrogach. Opowieść o dwóch wrogach. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy czerwoni. Poziom nowicjusz. Średnio zaawansowany, ekspert, champion, tak, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć poziomów. Weźmy sobie tego średnio zaawansowanego na początek. O, tu jest warunek zwycięstwa. Zdobycie wszystkich miast na mapie. O, no to dobra, to się wyjaśniło. Tu w ogóle chyba mogliśmy sobie właśnie wybierać naszą frakcję początkową.
To jest tak dziwnie, bo... Moc... Natura... Chaos... Śmierć... Właśnie tu jest tak... To jest to, że tu nie ma jakby tak bezpośrednio podane, jakie frakcje są. Tylko trzeba właśnie się domyślać tego coś. To chyba jest... To chyba jest nekropolis, tak jakby... Tu jest taki inferno. Tu jest zamek z elfami. Tu jest... Moc. Właśnie nie wiem, co to jest. Jeszcze. Życie. Tu chyba te anioły tu są, czyli taki ludzki zamek. My sobie chyba zagramy tym zamkiem. Ludzkim. Komputerowi zostawimy losowo. Dobra. No i co? Chyba tyle. Zmienimy sobie imię. Oczywiście. No i chyba wszystko. Tu już jest, dobra. Rozpoczynamy. Okej. Co tu w ogóle się dzieje się? W ogóle właśnie tak wygląda mapa, no nie? Ona w tej chwili była taka bardziej 3D. Właśnie twórcom chodziło o to, żeby takie bardziej 3D zrobić. Jednak wielu graczom się to nie podoba, ten pomysł. Uważają, że ta mapa jest brzydsza i bardziej pusta się wydaje przez to, że jakby ten efekt 3D tak nie do końca wyszedł twórcom tej gry. Chociaż osobiście powiem, że taka jest jakaś odmiana też w grafice i właśnie w tym widoku. Akurat muszę powiedzieć, że ja to całkiem pozytywnie odbieram. Chociaż oczywiście ile osób tyle różnych pewnie... tyle różnych gustów. Ale ogólnie jakoś troszkę brzydkie to nie jest. Tu w ogóle surowce mamy. Surowce chyba zostały takie same jak były. No i nasz zamek. Widok zamku się też troszeczkę tylko zmienił. Ratusz. Daje 1000 sztuk złota dziennie. To my byśmy sobie zbudowali ten ratusz. Tylko on kosztuje, zobaczcie, w porównaniu z trzecią częścią, on kosztuje zupełnie inaczej w zasobach. Tutaj się płaci, no nie? Na przykład ratusz tam normalnie nie kosztował ani kryształów, ani klejnotów. Tutaj trzeba wydać aż 5 tego i tego, nie? Ale z kolei mniej złota. Także, no, są takie różnice właśnie, takie niuansiki. Ale weźmy ten ratusz na początek. I właśnie, i nie ma kapitola. Ratusz jest jakby ostatnią, taką już najwyższym poziomem tej Rady Miasta, czy jak to tam się nazywa. Już więcej złota dziennie dostawać nie możemy. Czyli maksymalnie 1000 złota z jednego zamku, tak? Okej, i z tego też co pamiętam, to te jednostki wojskowe. Właśnie nie ma ich 7, jak w trójce, tylko jest 5 poziomów. Jest 5 poziomów. I te jednostki nie namnażają się co tydzień, ale codziennie. To codziennie przychodzi tam ileś tam jednostek. Więc w sumie to też jest taka nowość, taka odmiana. Trzeba o tym pamiętać. Tu jest podane statystyki. Mamy giermkowie, jak ona jest najsłabsza jednostka, i kusznicy, tak? Ilość obrażeń zadawanych w walce przez daną jednostkę. A to jest modyfikator, no, czyli ile tego. To są punkty życia, tak? Okej. Szczały nie mają, ruch mają, wie, co to właśnie jest. Dobra. A, okej. I każda też jednostka ma tutaj
jakby swoje takie umiejętności i gierunkowie mają ogłuszenie przeciwnika w walce wręcz. I ten ogłuszony przeciwnik nie może kontratakować przez jedną turę, to jest też dobre. Kusznik atakuje na dystans, tylko że w walce wręcz tam zadaje mniejsze obrażenie. I daleki zasięg tam ignoruje modyfikatory tam jakieś za przeszkody. No spoko. Będziemy się tego też pomału uczyć z biegiem czasu, myślę. Dobra. To my tym bohaterem... W ogóle kto to jest? Jakiś Nevu. Poziom 5 ma kapłana. Wow. Właśnie, są umiejętności i chyba... Każda umiejętność ma jeszcze jakieś takie inne podumiejętności. On ma walka, ma magia życia. Co ma? Wskrzeszenie. Pozwala wrócić do życia 30% sojuszniczych jednostek, które zginęły w walce. To jest spoko. I leczenie. Czyli tam punkty mamy, tak? Okej. W ogóle mamy poziom 5, nie pierwszy, to też ciekawe. Dobra, wejdźmy nim do zamku. To jest... Aha, to z Gildia Magów, tak? W ogóle też, tego też jeszcze nie ogarniam. To jakieś zaklęcia takie inne są w ogóle. Co jest tutaj? Więzienie. To więzienia nie chcemy, ale... Kupilibyśmy drugiego bohatera. Ja zawsze lubiłem brać łucznika. I tu jest fajne, że możemy sobie właśnie zmieniać w ten sposób i zawsze mu ktoś inny tutaj wylosuje. O, Ivor. Ivora mogę wziąć, bo go lubię. 2000 złota. Weźmy go. Weźmy go. Kupmy tutaj te wszystkie jednostki. Kupmy sobie to wszystko. W ogóle tu jest też tak, że bohater może chodzić bez armii. Lub w jednej armii może być kilku bohaterów. Co jest dość śmieszne. No ale... Ale tak to właśnie jest. Szczerze mówiąc, ja wolę chodzić Ivorem niż tym kapłanem. Mimo, że Ivor ma pierwszy poziom, to jednak on może strzelać. A ja wolę jednak expić bohatera strzelającego. No, będziemy chyba grali tym Ivorem jednak. Będziemy grali tym Ivorem, a ten będzie chodził i zbierał takie różne surowce. Złoto, 700, okej. Siarka 3. Siarka 4. Kryształ podglądania, umieszczony w aktywę, zwiększa pole widzenia, okej. Dobra. Dobra, okej. Tak to działa. Drewno. 6 drewna. Tu jest jakiś mur. Zgaduję, że jakaś granica. Tu jest... A kamień wiedzy, tak? Tutaj doświadczenie zdobędziemy. No to chodźmy do tego kamienia wiedzy od razu. Iworem również. W ogóle fajnie to wygląda, bo ten Ivor jeździ na zebrze, a ten jeździ na takim koniu, rumaku. No okej. To pierwsza tura chyba się zakończyła. Możemy zakończyć. Dobra, dzień drugi. Co budujemy? Co w ogóle, no to... Zamek. A teraz nie ma wymagania robienia tego zamku, skoro nie ma kapitola, tylko ratusz jakby już jest tym końcowym takim elementem rozbudowy tego miasta. Strażnica, rekrutować pikinierów, balisty. I właśnie tu było coś takiego,
że można było albo to sobie zbudować, że jak się zbuduje jedną strukturę, to ta druga już jest blokowana i nie może zostać wybudowana w tym zamku. Ja bym osobiście wolał wziąć balistę. Ona kosztuje 3000, a strażnica też 3000 kosztuje. Weźmy balistę. I właśnie, nie może zostać wybudowana już strażnica. Potem koszary, będą krzyżowcy, albo będą mnisi. Ja bym chciał wziąć mnichów osobiście. Najlepszą jednostką mogą być albo czempioni, albo anioły. Czyli też jest taki wybór. Z jednej strony to jest spoko, bo możemy jakby sami kierować w jaką stronę tam rozbudowujemy tam nasz zamek. Ale z drugiej strony to jest też takie, że no jednak z przyzwyczajenia z trójki wiemy, że czegoś takiego nie było. Co więcej, też tutaj nie ma już ulepszenia jednostek. Po prostu mamy tam tych giermków czy kuszników i ich już się ulepszyć nie da. Po prostu tego ulepszenia nie ma. To też jest jedna z tych opcji, która bardzo denerwuje fanów w trzeciej części i po prostu tego brakuje. No ale tak to już jest tutaj akurat. Dobra, to wykonujemy ruch. Dobra, czego się nauczył? Łucznictwo. Walka wręcz zwiększa atak bohatera w falce wręcz do 15 i dzieli auronę bla bla bla. Okej. Ucznictwo zaawansowane. Ucznictwo zaawansowane to my sobie weźmiemy kiedy indziej. Na razie, póki możemy, weźmy tę walkę wręcz. Zawsze więcej tych umiejętności. I teraz będziemy zadawać 17 do 26 obrażeń i 110 punktów życia będziemy mieć. Bo bohater też właśnie jakby bierze udział w walce, tego wam też nie mówiłem. Ale myślę, że niedługo zobaczycie. Tu są coś troglodyci, tak? To chodźmy na nich. Zawalczmy sobie pierwszą walkę. Dobra, tak właśnie wygląda mapa tutaj bitwy. Też jest jakby tak trochę pod kątem ustawiona, a nie tak z boku. Dobra, teraz jest ruch naszego Ivora. To my strzelamy. Zabiliśmy jednego. Kiermkowie niech czekają. Nasz kusznik. Fajnie. Nasz Ivor. Dobra. Tym się odsuwamy. Dobrze. Spoko. Fajnie poszło. Dobra. Bo tutaj też jest tak, że ten kontratak jakby następuje jednocześnie z uderzeniem naszej głównej jednostki, co też jest bardziej realistyczne. Że jakby ta walka się toczy tak cały czas obustronnie, a nie, że jedni atakują, drudzy się bronią, a potem na odwrót. Więc tu jest jakby bardziej realistycznie to pokazane. Chociaż też może to bardzo zmylić, bo czasami chcąc zaatakować kogoś, możemy zapomnieć, że oni nam od razu oddadzą i od razu nas zabiją po prostu. Też tak może być. Dobra, pokonaliśmy troglodytów, nasza pierwsza walka. Pozbierajmy im tutaj co się da. Tartak. 2 drewna dziennie. To się nie zmieniło. Ok. Grupa. Chodźmy na nich. To są centaury i berserkerzy. No, takie jednostki właśnie różne, nowe nazwy mogą być. To już tam nie do końca jeszcze słyszeliśmy. Dobra. Ten nie awansował. Tu w ogóle są...
rusałki. Właśnie nie zauważyłem ich na początku. W ogóle wam powiem, że bardzo ładna muzyka tu jest. Ładny soundtrack jest właśnie do tej gry. Mi się bardzo podoba. Więc jakbyście chcieli, to polecam sobie posłuchać, bo naprawdę jest taki spokojny, taki epicki. Bardzo fajny. Dobra, ale ja tu się rozmarzam, a to trzeba grać. Zbieramy tym bohaterem teraz te surowce. Dobra, tutaj już chyba wszystko zbudowane. Tak, wszystko zbudowane. No to dobra. Koniec drugiego dnia. Szybko to idziemy. Tu chyba jest w ogóle kopalnia złota. Dobra. Może tam się udamy, ale też nie od razu. Kopalnia, no dobra. Chodźmy na tych centaurów. I tu właśnie pokazuje, że zadano jedną, drugą podstawowych obrażeń w atakujący, nie? Oj, a tu jakby pełną pulę obrażeń. To strzelamy w tych oczywiście. Jednego zabiliśmy. Ten czeka. One w ogóle mogą strzelać chyba. 20 punktów życia mają. Właśnie, one oddały też jednocześnie. Tym na razie się bronimy. Dobra. Bijmy im. Spoko. A, zabił nam jednego, ale to nic. W ogóle jak tu... Nie jest do żadnych czarów, tak? To jest słabe właśnie, że tu trzeba chyba mieć umiejętność danej magii, żeby móc uczyć się magii z danego zamku. Jakieś tam magia światła, magia natury, magia chaosu, coś takiego. Odpowiednio do tam klasy danego zamku. Żeby się nauczyć zakręć z danej klasy, trzeba po prostu mieć tą umiejętność. To jest takie głupie trochę. Bo jak się tej umiejętności nie ma, to praktycznie całą grę można przejść bez używania magii. No to jest takie trochę... to mi się akurat nie podoba. No ale co zrobić? Dobra. Okej. Ile mi zostało życia? 6. No to spoko. No i fajnie. Bez jakichś większych strat, bokiemków, tych kuszników. Ale nie ma źle. Pozbierajmy to wszystko. 1000 doświadczenia. Bierzmy doświadczenie. Odporność na magię. 30% odporność na wrogie zakręcia. Weźmy sobie tą odporność na razie. Żeby było. I będziemy mieli w sumie wszystkie umiejętności z... umiejętność walki. Tak? Tak. Dobra. Myślę, że może być. Więcej złota. 7 rudy. Tu są nomady? Tak, nomadzi i centaury. Okej. Chodźmy teraz tu. Tym pozbieramy. Tu są giermkowie. To my też nim przyjdziemy tu potem, ale na razie chodźmy nim. Garnijmy, co się może znajduje w tamtej części tutaj naszych terenów. Bo zakładam, że tu za murem jest nasz przeciwnik. Tak, malutka ta mapka. Okej. Co potrzebujemy do klasztoru? Opactwo. Dobra, to róbmy to opactwo. (Śmiech)
Oj, przepraszam Was bardzo. 8 kryształów kosztuje klasztor. Dobra, to nic. Myślę, że spokojnie uzbieramy. Tutaj jest. Tu pilnowany przez Cerbery, tak? I szkielety. Tak. Śmieszna umiejętność, że szkielety otrzymują połowę obrażeń od ataków z dystansu. Ciekawe. Dobra, ruch wykonany, tutaj zbudowany. No to kończymy dzień trzeci. Kolejna tura. Chodźmy, Iworem, tutaj. O, i rusałki nas zaatakowały. To wszędzie jedną, drugą obrazie zadamy tylko. Dojdą? Doszły. I właśnie rusałkom chyba nie można oddawać. Dobra. Okej. No i po krzyku tam straciliśmy chyba jednego giermka. No, nie ma źle. Zajmujemy kamieniołom. Truda. Chodźmy do zamku sobie kupić te balisty przy okazji. O, i wizyta w opactwie podnosi morale o plus 2. Dobrze. Pasuje. Dobra, 6 balist możemy kupić. 6 kuszników i 9 giermków. Już przez te 4 dni nam się tyle uzbierało. Budujemy coś. Zakon natury. Czyli tutaj są jakby różne gildie magów, tak jakby. Tylko tutaj się nazywają zakony. I każdy zakon jakby odpowiada innemu rodzajowi magii, tak? No to jest ciekawa opcja. Ciekawe rozwiązanie w sumie. Na razie tego kupować nie będę. Tego też chyba na razie nie będę robił, bo to w sumie oprócz murów nic nie daje. Zostawmy sobie kasę na ten klasztor. Weźmy sobie te jednostki. I chodźmy tutaj na tych giermków. Czy najpierw na kopalnię złota pójdzie? Nie, najpierw trzeba zrobić to tutaj, więc zbieramy przy okazji to. A tu co w ogóle tutaj? Stajnie, tak? A! Bardzo fajnie, zwiększają nam ruch. O, tu nie przejdziemy, tak? Tu Cerbery, a tutaj są harpie. O, liczna stuję, tylko jestem ciekaw. A, punkty magii, czyli to samo co zwykła studnia. Dobra, no to tutaj już nic więcej nie. O, tu jest w ogóle garnizon, czyli to jest przejście. W ogóle już są chyba tereny wroga, ale póki co tutaj nie będziemy iść. Na razie chodźmy nim zobaczyć, co się znajduje tam, w tamtej części. Zbudować na razie nie będziemy nic. Pozbieramy na ten klasztor te kryształy. Dobra, puśćmy turę. I w tym jeszcze sobie zakończymy odcinek. Następny odcinek rozpoczniemy od walki tutaj z tymi przeciwnikami i zdobędziemy to wszystko. Wyczyścimy tutaj to, potem tą kopalnię. Może zobaczymy, co tutaj będzie. No i będziemy pomalutku znowu już nowe rzeczy odkrywać w tej grze. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Że może wciągniecie się w tą grę, bo tak jak mówię, w sumie według mnie ona nie jest taka zła. Dużo ludzi ją bardzo hejtuje, ale jednak ma ona swój urok i jest też takim czymś zupełnie nowym w porównaniu z Heroesami 3. Więc też
co jakiś czas będziemy sobie w tą czwórkę grać, myślę. No a póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. No i do następnego razu. Hej.